Za moment rozpocznie się różaniec. Będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej na zewnątrz kościoła. Jeden konfesjonał po prawej stronie, koło grobu, a drugi konfesjonał koło kostnicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święta Boża Rodzicielko, na Jezus.
Thank you.
imię Ojca, Pan z wami. Bracia i siostry, zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszego brata Benedykta. Jego śmierć napełniła bólem jego rodziny i wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z Benedyktem w domu naszego Ojca. I prosimy, abyś teraz uwolnił go od zła wszelkiego i dał mu wieczny pokój. Dla naszego brata Benedykta przeminęło już życie ziemskie. Błagamy Cię zatem, miłosierny Boże, abyś wprowadził go do Twojego Królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z Twoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczynek, racz mu dać Panie.
i zmartwychwstał. Spraw łaskawie w mocy tej tajemnicy Twój sługa Benedykt, który zasnął w Chrystusie. Przez Niego dostąpił radości zmartwychwstania. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, wiemy, że jeśli nawet zniszczenie nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak więc mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przeparzę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.
czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przejść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przejdzie. Oto słowo Pańskie. Żal, że się za mało kochało, że się myślało o sobie, że się już nie zdążyło, że było za późno. Choćby się teraz pobiegło, niosło serca osobne, choćby się spokorniało, choćby się chciało pomóc, choćby się łzy wypłakało, wszystko już teraz za mało. Bracia i siostry, te strofy wiersza księdza Jana Twardowskiego, Żal, trafnie oddają nastrój, w jakim tu dzisiaj jesteśmy. Oto znowu odwiedziła nas śmierć, znowu znienacka, znowu nieproszona, niewyglądana, niechciana. Zjawiła się niepostrzeżeniem, zabrała co swoje. Zniknęła i zostawiła ból, rozpacz i może łez. Przyszła jak złodziej. Ksiądz Mieczysław Maliński, poeta, pisze tak. Wyobraża sobie, że to będzie tak, jak było wiele razy, gdy wyjeżdżałeś w daleką podróż. Uporządkujesz pospiesznie swoje wszystkie sprawy, zostawisz ostatnie zalecenia, powiesz swoim przyjaciołom i kolegom, wybacz uchybienia, wybacz pośpiech, pozdrów siostrę, kłaniaj się twemu ojcu, do widzenia, do zobaczenia. Ostatnie uśmiechy, ostatnie uściski dłoń, ostatni widok tych, którzy ci w życiu towarzyszyli, ostatnie westchnienie, ostatnia łza potoczy się po twojej twarzy. A tymczasem to będzie zaskoczenie. A tymczasem ty do końca nie będziesz wiedział, że to już, że to naprawdę twój koniec. Tak właśnie było Dnia Pańskiego 11 sierpnia. Nasz brat w wierze Benedykt i my wszyscy zresztą nie spodziewaliśmy się, że to będzie koniec jego ziemskiej wędrówki do domu kochającego ojca. Mieliśmy nadzieję, że powróci niebawem do nas, do swojej rodziny. I choć stan jego zdrowia był ciężki, bardzo ciężki, to jednak ufaliśmy. On pełen życia, tak bardzo oddany rodzinie, ludziom, swojej pracy, pasji. Wieloletni działacz sportowy, sołtys wielu kadencji, strażak, przewodniczący Rady Gminy, wielki społecznik. Tak naprawdę trudno będzie go zastąpić. Powiem więcej, jego chyba nie da się zastąpić. Jego nie da się zastąpić. Dobry, kochający mąż, odpowiedzialny, kochający ojciec rodziny, i jak tutaj przez cały tydzień było podkreślane, niesamowicie dobry człowiek, zawsze gotowy do pomocy, służący człowiekowi, właściwie każdemu. Zawsze dla innych, dla ludzi, dla młodzieży i dzieci, dla wsi i gminy, dla ojczyzny i kościoła,
dla brodnickiej wspólnoty parafialnej. Jako proboszcz chcę powiedzieć tylko tak, dzięki o Panie za Benedykta i za całe jego ziemskie życie. Bracia i siostry, w świetle tych smutnych wydarzeń, których mimowolnie jesteśmy świadkami, z wielką mocą do każdego z nas docierają pytania. Czy śmierć jest ostatecznym kresem naszych doświadczeń? Czy też coś z nas nadal żyje po naszej śmierci? Tak postawioną kwestię wielu określa mianem pytania zasadniczego, największą i najstarszą tajemnicą. Śmierć wydaje się nam pozbawiona wszelkiej logiki. Ale dopiero gdy nałożymy okulary wiary i zmienimy optykę patrzenia, pewne zjawiska z nią związane łatwiej nam zrozumieć. Wszystko na tym świecie przemija i wszystko ma swój kres. A okulary wiary pozwalają dostrzec nadzieję. Jest to nadzieja życia, wieczności i spotkania z Jezusem. Śmierć to naprawdę wielka tajemnica, wobec której nauka jest bezradna. Bóg nie dał człowiekowi życia, by mu je potem odebrać. Bo byłby to jakiś okrutny żart. A zmartwychwstanie Chrystusa jest najlepszym dowodem na to, że człowiek jest powołany do życia wiecznego. Już ponad 2000 lat temu autor Księgi Mądrości spotkał się z problemem przedwczesnej śmierci. Dlatego pisał, a sprawiedliwy choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Gdy w kółko pytamy, dlaczego śmierć przyszła tak szybko, w odpowiedzi słyszymy słowa Boga z Księgi Izajasza. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. I znowu, jeśli nałożymy okulary wiary z punktu widzenia wieczności, krótkie życie na ziemi może okazać się wielkim błogosławieństwem. Może uniemożliwić człowiekowi popełnienie czynów, przez które nie osiągnąłby nieba. Śmierć może ocalić go od wielu niebezpieczeństw zagrażających jego zbawieniu. Bo dla Boga zbawienie jest najważniejsze. Księga Mądrości mówi wręcz o wyjątkowości tego, którego Pan powołał do siebie. Dusza jego podobała się Bogu. Dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. Moi drodzy, chciałbym w tym miejscu opowiedzieć o pewnym człowieku, który wątpił w Bożą miłość i robił Bogu wyrzuty, że nie kocha ludzi, bo na świecie jest tyle krzywdy, niesprawiedliwości, tyle zła. I pewnego dnia stanął przed nim anioł i zaprosił go na krótką wycieczkę. Zatrzymali się nad rzeką. Przez stary, zniszczony mostek przychodził ojciec ze swoim małym synkiem. I wtedy anioł przewrócił mostek i ojciec z synkiem wpadli do wody. Głęboki nurt porwał dziecko, które się utopiło. Możemy sobie wyobrazić ten moment. Ojciec był wielkiej rozpaczy. Wątpiący człowiek nie krył swego oburzenia. Roztrzęsiony krzyczał, że anioł nie jest żadnym aniołem. To jest diabeł. Na to anioł powiedział ze spokojem.
Myliście. Jestem aniołem wysłanym na ziemię przez Boga, aby wypełnić Jego wolę na ziemi, a Tobie pokazać, jak bardzo Bóg Cię kocha, że kocha każdego człowieka. I gdy człowiek wciąż jeszcze kipiał ze złości, anioł wyjaśnił mu sytuację. Otóż mężczyzna, który szedł przez most z dzieckiem, był zły, a nawet okrutny. Prowadził rozwiązłe życie i krzywdził innych. Po stracie synka, który i tak znajdzie się w niebie, bo to dziecko. Ten mężczyzna nawróci się do Boga i zmieni swoje życie. Tym sposobem obaj zostaną zbawieni. Gdyby anioł tego nie zrobił i ojciec i syn, który być może poszedłby w ślad ojca, zostaliby potępieni. Człowiek wątpiący w miłość Bożą umiał. Teraz już wiedział, że Bóg widzi wszystko inaczej. Bóg naprawdę wszystko inaczej widzi. I wszystkich kocha. Ma wszystko, ma najlepsze rozwiązanie, choć czasami jest ono oczywiście po ludzku bolesne i zupełnie niezrozumiałe dla ludzi. Bo Bóg czyni wszystko z największej miłości. Moi drodzy, w tym momencie powtórzę za starotestamentowym prorokiem Jeremiaszem. Wiem, Panie, że człowiek wyznacza swą drogę i nie w jego mocy leży kierowanie swoimi krokami, gdy idzie. Dlatego na śmierć każdy z nas powinien być przygotowany. I bez względu na to, ile ma lat. To przygotowanie nie może się ograniczać do ostatniego namaszczenia i przyjęcia sakramentu chorych, bo nawet i z tym możemy nie zdążyć. Przygotowaniem powinno być całe życie człowieka. Bo śmierć, jak mówi Pismo Święte, przyjdzie do nas jak złodziej w nocy, czyli zupełnie niespodziewanie. Ksiądz Mieczysław Maliński napisał: tam nie będą cię pytali, czy nosiłeś sutannę albo habit, golf albo krawat, czy miałeś tytuł magistra albo doktora, czy miałeś powierzone sobie klucze państwa czy mieszkania. Tam cię zapytają, czy byłeś człowiekiem. Czy byłeś prawdziwym człowiekiem? Czy byłeś człowiekiem dla drugiego człowieka? Bo jak mówi święty Jan od Krzyża, u schyłku życia będziemy sądzeni tylko z miłości. Bracia i siostry, a zwłaszcza droga rodzino pogrążona dzisiaj w ogromnej żałobie, zakończę te rozważania słowami poetyckiej prozy księdza Mieczysława Malińskiego. Powiedz sobie, że chcesz żyć w tym roku, jakby to był ostatni rok twojego życia. Nawet nie jakby, powiedz sobie, że to jest ostatni rok twojego życia. I gdy może na końcu tego roku z niejaką satysfakcją powiesz mi: a jednak to nie był ostatni rok mojego życia, to nic nie stracisz. Bo naprawdę można żyć tylko wtedy, kiedy się nada swojemu życiu wymiary ostateczne. Tylko wtedy można prawidłowo rozstrzygać, pracować, mówić, myśleć. Z tym, że ja cię nie zapewniam, że ty do mnie albo już nie do mnie przyjdziesz, bo może to będzie naprawdę jednak ostatni rok twojego życia.
Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego, który wskrzesił swojego Syna Jezusa Chrystusa dla zbawienia żywych i umarłych. Błagajmy Boga za zmarłego Benedykta, który otrzymał na chrzcie świętym zadatek życia wiecznego, aby dał mu udział w społeczności świętych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego brata, który przyjmował ciało Chrystusa, chleb dający życie wieczne, aby w dniu ostatecznym Bóg wskrzesił go do swojej chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców, krewnych, dobrodziejów, aby Bóg wynagrodził ich trudy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy zmarli z nadzieją zmartwychwstania, aby Bóg pozwolił mu oglądać swoje oblicze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy się tutaj zgromadzili, zjednoczeni w wierze i miłości dla zmarłego Benedykta, aby Bóg przyjął nas kiedyś do swojej chwały. Ciebie prosimy. Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować życiem wiecznym w Twojej obecności przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Proszę usiąść. Z ofiar, które złożymy podczas tej mszy świętej, zwyczajem tej parafii, odprawimy jeszcze jedną mszę świętą za zmarłego Benedykta Czarneckiego 8 września o 7.30. 8 września jest to niedziela, godzina 7.30. Za zmarłego Benedykta Czarneckiego od rodziny Sieczków i personelu z Białego Dunajca zostanie odprawiona msza święta 9 września o godzinie 8.30. Za zmarłego Benedykta od sołtysów gminy Lubawa zostanie odprawiona msza święta 11 marca, 2020 roku. To jest dzień szczególny dla wszystkich sołtysów, a więc w tym dniu. Godzinę oczywiście podam potem, bo to jeszcze daleko. Za złożoną ofiarę naprawdę serdecznie muszę być. Jest.
Ojcze, aby ten, który pokłada nadzieję w Twoim Synu dobrym Zbawicielu, znalazł miłosiernego sędziego, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z Wami. Zawsze i wszędzie Tobie składali dzięki czynieniu. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, z Twojej woli się rodzimy, Ty kierujesz naszym życiem i na Twój rozkaz nasze ciało podległe grzechowi wraca do ziemi, z której było wzięte. Zostaliśmy jednak odkupieni przez śmierć Twojego Syna i Ty nas wskrzesisz swoją mocą, abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi
i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, ze świętym Jackiem, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Uczeń przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowu, ośmielamy się Mu mówić.
i se zostawił nam najświętszym sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat Benedykt, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Obecnie pożegnałem świętej pamięci Benedykta Czarneckiego. Zapraszam przedstawiciela samorządu gminy Lubawa. Droga rodzino, księże dziekanie, kapelanie, strażaków gminy Lubawa, szanowni księża, szanowni państwo. Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Dzisiaj wypełniam smutny obowiązek pożegnania w imieniu władz samorządowych, radnych gminy Lubawa, sołtysów, druhów ochotniczych straży pożarnych gminy Lubawa, świętej pamięci Benedykta Czarneckiego, przyjaciela, kolegi, zaufanego współpracownika, wyjątkowego i niepowtarzalnego człowieka. Nikt z nas nie przypuszczał, że spotkamy się z Tobą, Benku, w takich okolicznościach. Wszyscy przyszliśmy tutaj z potrzeby serca, by towarzyszyć Ci w ostatniej drodze, na którą wkroczyłeś zbyt wcześnie, zbyt szybko, nagle i niespodziewanie. To, jak licznie nas dziś wokół siebie zgromadziłeś, świadczy o tym, jak ważnym, bliskim człowiekiem byłeś dla każdego z nas. Benedykt Czarnecki, człowiek o wielu talentach i niezliczonych funkcjach. Przede wszystkim dał się poznać jako znakomity organizator, społecznik, osoba świetnie dogadująca się z ludźmi w każdym wieku i potrafiąca wszystkich zachęcić do współpracy. Zawsze zorganizowany, ambitny i pełen energii do działania. Z gminą Lubawa był związany od ponad 50 lat. Jako przewodniczący Gminnego Rzeszenia LCS w Lubawie, radny, sołtys sołectwa Omule, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej gmina Lubawa i sekretarz Zarządu SP Omule. Był także przewodniczącym Powiatowego Rzeszenia Ludowego Zespołu Sportowego w Iławie, zastępcą przewodniczącego do spraw organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS. W ostatnim czasie pełnił także funkcję przewodniczącego. Tak wiele spraw i działań u nas z Tobą, Benku, łączyło. Trudno je wszystkie wymienić. Twoje odejście pozostawia niezatarty ślad i puste miejsce. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy. Jak trudno uwierzyć, że nie zobaczymy Cię na sesjach Rady Gminy, imprezach sportowych, wśród swoich wychowanków, czy nie obdarzysz nas swoim uśmiechem. Zawsze żyłeś, zawsze w biegu, zawsze dla innych, takie było całe Twoje życie. Ofiarowałeś się ludziom. Byłeś człowiekiem niezwykłym, podziwialiśmy Twoją umiejętność współpracy i zdolność do kompromisu, ale także poczucie humoru i pogodę ducha. Byłeś niestrudzonym organizatorem. Angażowałeś się w problemy innych, wspomagałeś, zabiegałeś o sprawy drobne i ważne. W piękny, szlachetny sposób byłeś sobą. Szanowałeś i ceniłeś innych. Zawsze służyłeś pomocą i dobrą radą. Otwarty na ludzkie problemy, życzliwy i bezinteresowny. Wydobywałeś z nas to, co dobre. Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas. Za każdy gest przychylności, koleżeństwa, życzliwości. Śmierć przyszła niespodziewanie, niechciana, za wcześnie, pozostawiając nas w żalu i żałobie. Kiedy patrzę wstecz na Twoją ponad 50-letnią działalność, rozumiem, jak wielką wartość mają słowa,
że i tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie. Ślady Twojej pracy na zawsze pozostaną w naszych sercach. Drogi Bęku, jesteśmy wdzięczni losowi, że pozostawił Ciebie na naszej drodze. Pozostaniesz w naszej pamięci, bo naprawdę umierają tylko ci, o których zapomnimy. Nie mówimy żegnaj, lecz do zobaczenia. Panie prezesie, przyjacielu, spoczywaj w pokoju. Zapraszam przedstawiciela Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie oraz samorządu województwa. Wszyscy z głębokim żalem, smutkiem i bólem serca przyjęliśmy wiadomość o nagłym,
tragicznym odejściu na wieczny spoczynek naszego ducha Benedykta Czarneckiego, sekretarza ochotniczej Straży Pożarnej w Mulu, wiceprezesa zarządu gminnego SP Lubawa. Swoją służbę rozpoczął w 1967 roku jako zwykły strażak. Doceniany przez brać strażacką za swoje zaangażowanie, odpowiedzialność i fachowość w czasie swojej 52-letniej służby społecznej pełnił funkcję członka zarządu OSP Mule, członka zarządu gminnego SP Lubawa, sekretarza OSP Mule, a następnie wiceprezesa zarządu gminnego SP Lubawa. Problemy, wyzwania ochotniczych straży pożarnych gminy Lubawa nigdy nie były mu obce, a tym bardziej obojętne. Zaangażowanie, które wkładał w swoją działalność, często kończyło się tym, że na drugi plan schodziła własna rodzina oraz obowiązki domowe. Dbał o dobry wizerunek naszej jednostki. Pamiętamy go jako człowieka uśmiechniętego, pogodnego i wrażliwego, chętnego do udzielania pomocy potrzebującym. Nasze codzienne kontakty powodowały, że byłeś naszym starszym kolegą i przyjacielem, osobą, która znajdowała wspólny język z każdym z nas bez względu na wiek czy sprawowaną funkcję. Druhu Benedykcie, za swoje niekwestionowane zasługi byłeś wielokrotnie odznaczany wyróżniany. Brązowym, srebrnym i złotym krzyżem zasługi, złotym znakiem związku. Nie sposób dziś tak smutnym dla nas dniu przedstawić pełni Twoich zasług w 52-letniej, szlachetnej, bezinteresownej społecznej służbie. Nagła śmierć wyrwała z naszych strażackich szeregów człowieka sumiennego, uczynnego, solidnego i zdyscyplinowanego, który tej działalności poświęci wiele energii i pracy. Nie szczędził swojego zdrowia, wolnego czasu, realizując ogromnym zaangażowaniem wszystkie zadania mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi. Obecność tu nas wszystkich jest naszym hołdem i podziękowaniem, oddaniem honoru człowiekowi, który tak wiele oddał społeczności lokalnej, gminnej oraz powiatowej. W imieniu wszystkich nas tu zgromadzonych, zarządu gminnego, władz OSP, braci strażackiej, zaprzyjaźnionych sąsiednich jednostek, Rady Sołeckiej w Omulu wraz z mieszkańcami, wszystkich tych, którzy zechcieli przybyć na ostatnie pożegnanie naszego Benka oraz własnym na ręce pogrążonej w smutku rodziny składamy wyrazy współczucia i żalu. Druhu sekretarzu, wielu z tych, którym pomagałeś i Ciebie wspierali w służbie, odeszło do wieczności. Teraz Ty dołączyłeś do nich. Dzisiaj przyszliśmy, by swoją obecnością podziękować Ci za trudy i wysiłki w służbie pożarniczej. Dzisiaj, lecz już po raz ostatni w asyście druhów strażaków przebędziesz drogę, którą tak niedawno zmierzałeś, realizując swoje cele życiowe. Melduję! Stawiliśmy się tu wszyscy w komplecie, aby oddać Ci ostatnią posługę, na którą w pełni zasłużyłeś. Spoczywaj w pokoju. Cześć Twojej pamięci. Sport, ochotnicza straż, służba mieszkańcom, pełne oddanie i zaangażowanie dla dobra wszystkich, a wśród tych wszystkich codziennych spraw, obowiązków, trudów, powodzeń i niepowodzeń są najbliżsi. Matka, żona, syn i wnuk. Dla nich również byłeś niezastąpiony, choć nie zawsze wystarczyło czasu na rozmowy i wspólnie spędzony czas. Oni potrafili zrozumieć, wesprzeć Cię w Twoich działaniach, wyręczyć w domowych obowiązkach. Kochać takim, jakim byłeś. Dziś z wielkim bólem i żalem dziękuję Ci wszyscy razem za wspólne lata życia, za synowską więź z matką, małżeńskie oddanie, ojcowskie wsparcie i jedną z najpiękniejszych miłości, jako dziadek może darować swoim wnukom. Nikt już nie wypełni pustki, którą pozostawisz. Pozostaje tylko nadzieja na podobne spotkanie w domu naszego ojca. Zapraszam przedstawiciela Gminnego Zrzeszenia EZS w Lubawie. Szanowna rodzino, drodzy zebrani, krewni, znajomi, sąsiedzi, przyjaciele. Trudno zacząć, chociaż chciałoby się powiedzieć bardzo wiele.
Brakuje jednak słów. Żaden z nich nie wyrażą bólu, jaki w nas pozostaje po stracie prezesa, naszego mentora, szefa, opiekuna, przyjaciela. Świętej pamięci Benedykt Czarnecki, osoba o wielu talentach, z których czerpaliśmy każdego dnia wspólnej pracy. Przede wszystkim wspaniały człowiek, od którego tak wiele się nauczyliśmy. Znakomity organizator sportu, imprez, wycieczek. Człowiek wielkiego serca i zasług. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i umiejętnościami. Nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Potrafił każdego zauważyć, docenić, jak ojciec troszczący się o nas wszystkich, razem i każdego z osobna. Pozostanie na zawsze niedoścignionym wzorem. Żył szybko, intensywnie, wrażliwy i wyczulony na potrzeby innych, siebie stawiając na ostatnim miejscu. Panie prezesie, dziękujemy za cały ten czas spędzony razem, za wiedzę, niejedną lekcję życiową, jaką od ciebie dostaliśmy. Praca z tobą była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby dzieło twojego życia trwało nadal i jednoczyło kolejne pokolenia. Panie prezesie, w dobrych zawodach wystąpiłeś, bieg ukończyłeś, wiarę ustrzegłeś. Spoczywaj w pokoju. Zapraszam przedstawiciela rodziny. Na samym początku chciałbym podziękować wszystkim za tak liczne przybycie na pogrzeb mojego dziadka. Dla niego, jak i dla mnie, to wiele znaczy. Sam wam tego nie powiem, ale jestem przekonany, że u góry, u boku Boga, raduje się z tak licznego przyjścia. Kochany dziadku, co stało się tak nagle? Wyjechałeś wczesnym rankiem i już do nas nie wróciłeś. Niestety, już nam nie powiesz, jak doszło do tego strasznego wypadku. Dzielnie walczyłeś 3 tygodnie o powrót do zdrowia w szpitalu. Niestety, Bóg chciał inaczej. Widocznie potrzebował tak dobrej i uczciwej osoby u siebie. Dziadku, zapewne patrzysz teraz z góry i widzisz, ilu ludzi przybyło tutaj, żeby cię pożegnać. To świadczy tylko o tym, jakim byłeś człowiekiem za życia. Wspaniałym ojcem, kochającym mężem i synem, dobrym przyjacielem, a co dla mnie jest najważniejsze, kochającym dziadkiem, z którego brałem przykład, który zawsze podał mi pomocną dłoń, który zawsze rzucił dobrą radą. Byłeś osobą, która bez pracy nie była sobą. Wstawałeś rano, umyłeś się, ogoliłeś, zjadłeś śniadanie, wziąłeś leki, wsiadłeś do samochodu i gnałeś do biura na gminę, która była twoim drugim domem. Jako dział sportowy zorganizowałeś mnóstwo zawodów sportowych, mnóstwo festynów rodzinnych. Pomagałeś przy budowach różnych obiektów. Jako sołtys zorganizowałeś różne imprezy okolicznościowe, różne przedsięwzięcia, które zawsze dopinałeś na ostatni guzik, wynikiem czego wychodziły one świetnie. Wszystkie osoby, z którymi to organizowałeś, doskonale wiedzą, o czym mówię. Ty także wiesz. Twoja praca przyniosła wspaniałe rezultaty, z których ty, jak i twoi współpracownicy, mogą być zadowoleni. Teraz, gdy nie ma cię tu z nami, z jednej strony czuję pustkę, a zarazem czuję twoją obecność. Bardzo żałuję, że nie wprowadzisz mnie w drogę dorosłości, którą tak bardzo chciałeś prowadzić. Ale dzięki twoim radom, dzięki twojemu zachowaniu na co dzień, dzięki twojemu podejściu do życia, sam spróbuję się wprowadzić i mam nadzieję, że kiedyś będziesz ze mnie dumny z tego, na jakiego człowieka wyrosłem. I zrobię wszystko, żeby tak było. Zawsze będę o tobie pamiętał, a ty pamiętaj o mnie. Kocham cię, do zobaczenia, dziadku. Tato, tu zostało wszystko powiedziane. Dziękuję wszystkim w jego imieniu za przybycie, za modlitwę, za to wszystko,
co o nim mówicie, jak go będziecie pamiętać. Wiem, że to był wielki człowiek i tak jak tu już było powiedziane, nikt go nie zastąpi. Takie też jest moje zdanie. Jestem zastąpiony jako człowiek, ale też jako ojciec. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ale dziękuję ci za wszystko, co mi przekazałeś, za twoją miłość, za twoją wiedzę, ale jeszcze tak dużo zostało do przekazania, ale trudno, tato, ja sobie teraz poradzę, teraz to ja ciebie zastąpię. Wszystko jest tak, jak chciałeś, jak sobie zaplanowałeś, jak wymarzyłeś, nawet po części ostatnią drogę. Też miałeś marzenia, też chciałeś, żeby jak to wygląda, tak też tutaj wszystko się dzieje, tak jak sobie gdzieś to wymarzyłeś, żeby taka droga ostatniego pożegnania była. Tato, nigdy cię nie zapomnę, będzie zawsze w moim sercu, w sercu nas wszystkich, całej rodziny. Kocham cię z całego serca i zawsze będę o tobie pamiętał. Na pewno będę czuwał nad babcią, która została w domu. Wczoraj się z tobą pożegnała, jak matka żegna syna i ostatnie dziecko, które pochowała. Pięciu musiało pochować i ciebie ostatniego. Teraz ja się zaopiekuję nią, tak jak mi wyuczyłeś i tak jak mi powiedziałeś. Spoczywaj w pokoju, tato, zawsze będę cię miał w pamięci. Zapraszam przedstawiciela zakładu pogrzebowego. Rafał, uważam, mówię te podziękowania wieloletnim księżom za przeprowadzenie liturgii pogrzebowej, za wygłoszone słowo panu organiście, wszystkim delegacjom gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Nie w sposób wszystkich wymienić. Wszystkim strażakom wraz ze sztandarami, samorządowcom oraz władzom gminnym i miejskim, ale przede wszystkim rodzinie, licznie przybyłym sąsiadom, kolegom, koleżankom, przyjaciołom za uczestnictwo we mszy świętej, za wspólną modlitwę za zmarłego Benedykta i za wsparcie, jakiego udzielacie rodzinie. Żona oraz synem zapraszają rodzinę, wszystkie delegacje, sąsiadów i przyjaciół na poczęstunek do restauracji Kopernikus. W imieniu rodziny za całe dobro z waszej strony wszystkim Bóg zapłaci. Zapraszam księdza dziekana. Szanowna pani Genowefo, synu, wnuku, siostry i bracia. Żegnamy jednego z najbardziej znanych ludzi ziemi lubawskiej. Człowieka, na którego patrzyliśmy, że jest człowiekiem poważnym. Budził respekt, ale nie bez strachu, z szacunku. Ale budził też i zaufanie. Był to człowiek, który, którym się czuło dobrze, bezpiecznie. Żegnamy człowieka, który od 16 roku życia, kiedy zaczął trenować, kiedy związał się z nowymi zespołami sportowymi, wszedł i wchodził kolejno w różne środowiska, w których działał. To wszystko zostało wymienione. I wszystkie cechy charakteru, usposobienia ducha Benedykta. Wchodził nie dla kariery. Zresztą to zostało dzisiaj też wyartykułowane w różny sposób. A właśnie tym wspólnym mianownikiem albo motywacją tego działania ducha Benedykta była służba. On służył. I właśnie pytanie, skąd ta służba, skąd ta siła, bo przecież był to człowiek właśnie w ciągłym ruchu,
I tak naprawdę w tym ruchu odszedł. Jesteśmy spokojni o niego, bo wracał ze mszy świętej z urzędnika. On już tam spotkał Pana, na mszy świętej. Moi drodzy, jest to przede wszystkim człowiek, jest, bo żyje, który kochał Boga. Jest to człowiek, który kochał drugiego człowieka. I teraz to wszystko dokonywało się na ziemi, którą kochał. Na ziemi lubawskiej. I możemy, i nie ma żadnej przesady, nazwać drucha Benedykta obywatelem ziemi lubawskiej przez wielkie O, obywatelem z prawdziwego zdarzenia. Czyli ktoś, kto kocha Boga, człowieka i ziemię, będzie umiał służyć tak pięknie, jak służył druh Benedykt. Bez miłości nie ma służby. Bez miłości jest chęć zysku, chęć sławy, zauważenia. A miłość, jak mówi święty Paweł w liście do Koryntian, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, współweseli się z prawdą, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Już o tym mówiliśmy w postawie i życiu właśnie drucha Benedykta. To jest miłość. Bóg, człowiek i ziemia. Jako dziekan dekanatu lubawskiego i kapelan gminny Straży Pożarnej chciałbym bardzo serdecznie podziękować druhowi Benedyktowi za wszelkie zaangażowanie. Również tej sferze duszpasterskiej, parafialnej na terenie naszej gminy. Dożynki, to była jego też specjalizacja, przygotowywanie dożynek. Także był filarem, jednym z filarów, ale takim mocnym filarem na wielu odcinkach i wielu płaszczyznach działania samorządowego, wojewódzkiego, samorządowego, tutaj lokalnego i społecznego i parafialnego. Drogi druhu Benedykcie, niech w progach Ojca Domu przywita Ciebie Matka Najświętsza, którą tak bardzo kochałeś, i Twój patron, święty Florian. Już nie zagrają, za chwilę jeszcze usłyszymy, ale nie zatrąbią już więcej po dzisiejszym dniu syreny strażackie, na które się zerwiesz. Ale niech przywitają Ciebie w progach od Ojca Domu trąby archanielskie i głosy aniołów. I w ten dźwięk wsłuchuj się już na całą wieczność. Niech Pan da Ci radość wieczną. Bóg zapłać za wszystko. Polecajmy go miłosierdziu Bożemu w naszej modlitwie. Niech Twą duszę
Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Tobie Boże polecamy naszego brata Benedykta i prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata, żył dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz kapłani wyprowadzą poczty sztandarowe.